Zapraszamy na rejs dwupokładowym statkiem wycieczkowym Ada w Ostrowie Warckim. W sobotę i niedzielę co 2 godziny od 12 do 20, a od poniedziałku do piątku o 17 i 19. Przyjmujemy również zlecenia grupowe na wycieczki, spotkania firmowe, integracyjne i tym podobne. Po wcześniejszym uzgodnieniu zapewniamy catering. Zgłoszenia pod numerem telefonu 509 402 304. Zapraszamy także do wypożyczalni sprzętu wodnego w Marinie w Ostrowie Warckim. Podstawowy rejs dwupokładowym statkiem wycieczkowym Ada trwa 40 minut. Zapraszamy, naprawdę warto. Stacja kontroli pojazdów przy ulicy POW 27 zaprasza na odgrzybianie poprzez ozonowanie. Samochód ułatwia współczesnemu człowiekowi życie, pozwala na szybkie i wygodne przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Aby samochód był bezpieczny, nie tylko musi być sprawny technicznie. Szkodliwe dla ludzi jest również to, czego nie widać. W każdym samochodzie znajdują się kanały wentylacyjne, coraz więcej aut jest wyposażonych w klimatyzację. Bez odpowiedniej konserwacji i serwisu staje się ona siedliskiem wielu niebezpiecznych bakterii, pleśni i grzybów. Kurz, drobnoustroje i pyłki znajdujące się w powietrzu gromadzą się w kanałach wentylacyjnych, zakamarkach, tapicerce, desce rozdzielczej, a następnie w momencie uruchomienia nawiewu krążą po wnętrzu pojazdu. To właśnie dlatego tak istotne jest regularne serwisowanie klimatyzacji, wymiana filtra kabinowego, a także ozonowanie. W takich przypadkach krótki, nieinwazyjny proces ozonowania w skuteczny sposób usunie nieprzyjemne zapachy czy bakterie bytujące w przewodach wentylacyjnych naszych pojazdów. Proponujemy naszym klientom profesjonalne ozonowanie, które zwalcza drobnoustroje i alergeny, przez co w swoisty sposób sterylizuje pomieszczenia i usuwa niepożądane zapachy. Cena pełnego odgrzybiania to jedyne 20 zł. Sieradz, POW 27 przy stacji kontroli pojazdów. Planujesz zmianę wystroju wnętrz? Chcesz metamorfozy swojego mieszkania? W salonie Mebli Kloze znajdziesz to, czego szukasz. Jeśli stawiasz na wygodę, trwałość i jakość, to szukasz właśnie Mebli Kloze. Oferujemy meble do pokoi dziennych, dziecięcych, jadalni, sypialni i wiele innych. Urządź się wygodnie i tak jak chcesz z meblami Kloze. Salon Mebli Kloze, Sieradz, ulica Warszawska 13, zaprasza. A już we wrześniu w Sieradzkiej TV Media. Nasze sprawy. Sesja po sesji. Psychologika przy kawie. Blok programowy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Serwis sportowy. Pokochaj, zaadoptuj, zadbaj. Wieści regionalne. Tanie ogłoszenia drobne. Sieradzka TV Media. Zapraszamy. Zapraszamy Państwa na wakacyjny przegląd Sieradzkiej TV Media, w którym zobaczyć będzie można materiały cieszące się największą popularnością. Wśród nich znajdą Państwo wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe z ostatnich kilku miesięcy. Zostańcie z nami. Na nowy serwis Sieradzkiej TV Media zapraszamy już 10 sierpnia. Wróćmy do początku. Jak wspominasz ten początek formowania się grupy, zanim jeszcze powstała obecna nazwa? No wiesz co, coraz, jak wspominam, to coraz bardziej wydaje mi się ten okres dynamiczny. To znaczy, już nie pamiętam szczegółów, tylko pamiętam, że to się działo z nagła wszystko. Myśmy jakby założyli zespół tylko po to, żeby zagrać jakiś tam koncert w semaforze w Skarżysku. Założyliśmy zespół, który już kiedyś był tak naprawdę istniał w liceum, ale na potrzeby sprawdzenia siebie samego, jeszcze jakiejś takiej małej przygody, żeby przeżyć małą przygodę muzyczną, bo dawało taką możliwość istnienie klubu muzycznego w Skarżysku, czyli w naszym rodzinnym mieście. I przy okazji pomyśleliśmy, że może nagramy jakąś taką
myśmy sobie mówili, że to materiał dla potomnych, a nie używaliśmy słowa demo, bo też wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że zaraz kończymy studia, zaraz będziemy pracować, nikt się nie ma czasu tym zajmować, na dobrą sprawę nie mieliśmy sprzętu muzycznego, wszystko było pożyczone. I od momentu, kiedy to nagraliśmy, to był 2002 rok, no to już w 2003 już byliśmy w SP Records, już zaczynaliśmy nagrywać płytę, w 2004 już ta płyta wyszła, w pierwszą trasę pojechaliśmy, potem w drugą na punk i reggae z Farbenami i z Akuratem, a potem już był 2005, gdzie była druga płyta, 2007, gdzie była trzecia i wiesz, i to strasznie się w mojej głowie to wszystko bardzo dynamiczne, natomiast jakby się tam gdzieś osadzić w tych czasach, w prawdziwym czasie tamtych, no to było takie spokojne wszystko, wiesz, no byśmy żyli sobie tak naprawdę od koncertu do koncertu, od decyzji do decyzji, nigdy nie planowaliśmy tak na długą metę, co to będzie. Nazwa Happy Set odzwierciedla muzykę, jaką gracie? Oj, z tą nazwą też jest po prostu. Gdybyśmy teraz zakładali zespół, to by nazwa Happy Set odpadła jako pierwsza, podejrzewam, z różnych propozycji. Ona się tak wzięła tak naprawdę na potrzeby tego koncertu, na który zagraliśmy tam pod koniec 2001 roku, a była zaczerpnięta z projektu, który tworzyliśmy gdzieś w liceum, który się nazywał Happy Set Generation i tak chyba po prostu nawet nie przemyśleliśmy tego. A potem jak wydaliśmy sobie, nagraliśmy ten materiał i zrobiliśmy jakieś takie mini okładki do tego naszego dema, no to już wykorzystaliśmy tą nazwę i ona się już tak przyczepiła, że potem już jak poszły wydarzenia lawinowo, nie było szans na zmianę tego. No ale my to zawsze tłumaczyliśmy, że tym, że jesteśmy wesołe chłopaki, które lubią strasznie lubią grać smutną muzykę i lubią smutną muzykę i gdzieś ta polaryzacja w tej naszej muzyce się też przejawia. Dużo jest kontrastów i w tekstach, i dużo jest kontrastów w muzyce. I jak sobie to tłumaczymy, że to jest jakaś taka naiwna ta nazwa, taka może licealna jeszcze, ale już nie sposób jej, wiesz, zmienić. Jesteście bardzo popularni, świadczą o tym liczne koncerty, ale też ilość sprzedanych płyt. Czy ta popularność jest odczuwana na co dzień? Absolutnie. To jest w ogóle skala nieporównywalna. No. Zdarzają się oczywiście przypadki, że gdzieś tam ktoś cię w sklepie pozna, gdzieś na przystanku, czy w jakimś miejscu publicznym, to jest oczywiście jeszcze cały czas w kategorii miłego wydarzenia, a nie upierdliwego czy uciążliwego w jakiś sposób. Natomiast jeżeli przyjeżdżamy na koncert i gdzieś się pokazujemy w obrębie koncertu, no to popularność czujemy. No. Co byś robił, gdybyś nie grał i nie śpiewał? Ja uwielbiam w ogóle zabawę w gdybanie. To jest w ogóle strasznie dużo mi przychodzi zaraz na myśl, co bym mógł robić. Mógłbym robić duże rzeczy. Myślę, że nawet jakby nie było tego zespołu, to dalej by była chęć taka tworzenia, grania, gdzieś tam dużo większe możliwości są, bo możesz sobie w domu otworzyć studio, bierzesz komputer i byle jaki mikrofon sobie nagrywasz, możesz sobie to puszczać w sieć bez żadnego ciśnienia. Myślę, że cały czas bym się zajmował muzyką, bo muzykę po prostu bardzo lubię. Są utwory, bez których nie wyobrażacie sobie koncertów? Nie. Nie, pytanie do ludzi, czy są utwory, które bez których oni sobie wyobrażają. Ja sobie wyobrażam koncert bez... No tak, nie wyobrażam sobie utworu, bez którego nie odbyłby się koncert. Czyli zdarzają się takie sytuacje, że ludzie skandują i musicie coś zagrać? Nie, skandują, ale nie musimy. No to jest najpiękniejsze, że my nic nie musimy. Ja też dużo razy powtarzam w wywiadach, że jest jakieś wielkie zamieszanie wokół piosenki Zanim pójdę, która ma już prawie 15 lat i tak naprawdę są koncerty, gdzie nie gramy tego Zanim pójdę i nikt w żadnych komentarzach nie upomina się o tą piosenkę. Po prostu są ludzie, którzy znają materiał bardzo dobrze od deski do deski i to jest fajne, że cenią też inne rzeczy niż ta piosenka.
pytanie ostatnie na zakończenie. Jakie dalsze plany zespołu Happy Set? No wiesz co, tak naprawdę one teraz, te plany dopiero się snują powoli, jako że na jesieni wydaliśmy płytę, więc się wypruliśmy i z emocji i takich, ta płyta była dosyć taka oczyszczająca i w warstwie lirycznej, i takiej emocjonalnej i muzycznej, gdzie poczuliśmy taką, wiesz, ulgę, że to zrobiliśmy, że te piosenki, na których nam zależało, udało się, wiesz, doaranżować, zagrać w końcu, bo niektóre z nich przeleżały trochę i to się wszystko udało i poczuliśmy taki, wiesz, no, taki trochę jak w fazie połogu, wiesz, trochę depresję poporodową, ale też takie odprężenie, że nic nie musimy już i teraz od tego roku, od jakby trasy wiosennej zaczęliśmy już planować, że w kwietniu wyjechaliśmy sobie na taki pierwszy obóz kompozycyjny, zobaczyć jeszcze, czy coś jeszcze w nas siedzi takiego, co by pozwoliło wydobyć z siebie jakieś emocje. Okazało się, że tak i myślę, że we wrześniu jeszcze pojedziemy coś pokomponować i myślę, że tak w przyszłym roku już można coś myśleć poważniej o płycie, a konkretniejszych takich planów wydawniczych na razie nie, na razie nie. To myśli diabeł, rogaty, a nie miłość. Kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Szanowni Państwo, Uniejów to nie tylko lecznicze wody geotermalne, do których warto oczywiście przyjechać i zapraszamy serdecznie, ale to również miejsce, gdzie można spędzić czas bardzo aktywnie. Gdzie i w jaki sposób? O tym dowiecie się z tego materiału. Zapraszam serdecznie. Super, nie jest lekko, ale trzeba doświadczać nowych wrażeń, nowe wyzwania. Tu w Uniowie biegam nie raz, a to jest pierwszy raz, także chcemy się sprawdzić. A woda? Nie, jest bardzo przyjemnie, myślę, że będzie jeszcze cieplej. Dlaczego zdecydowaliście się na ten bieg? Dlaczego bierzecie bieg? To jest fajna odskocznia od codzienności, a poza tym to trzeba się mierzyć ze sobą. Zdrowe ciało i zdrowy duch to efekt biegania. To już nie wyglądanie, tylko codziennych treningów i klub też pomaga właśnie biegać. Tutaj w Uniowie jest bardzo dużo takich terenów, gdzie można zdrowo pobiegać. Mamy park, mamy lasy. Jak ktoś chce, może biegać nawet w rzece, która jeszcze jest tutaj, można również tam pobiegać. Także myślę, że stroje to jedna rzecz, ale bez strojów też byśmy biegali. Chętnie powitamy każdego nowego biegacza, tudzież kandydata na biegacza, a zapraszamy wszystkich, którzy nie chcą siedzieć na kanapach przed telewizorem, a chcą się poruszać na świeżym powietrzu i wyglądać zdrowo, a nie jak okrągła taka kula na kanapie. Na początku na pewno jeśli ktoś się zrezygnował, to pożałował, bo potem była nagroda i było łatwiej. Nagroda, czyli? Postaci, że nie było już tak grząsko. Dało się dalej przejść, ale początek był straszny. Trudny jest to teren? O, proszę, zające mamy. Naturalne środowisko. tak, naturalne środowisko, więc nie jest trudne. Dla kobiety jest trudniej czy łatwiej mimo wszystko? Bo kobiety są bardziej zdeterminowane chyba. Chyba mamy więcej zaciętości, ale nie wiem, jest przyjemnie, więc nie dzielę tego na kategorię nieprzyjemnie. Powodzenia. Dzięki. Lubimy wyzwania. Takim wyzwaniem niewątpliwie i to dużym będzie bieg Exterminator, gdzie będziemy biec bieg przełajowy z przeszkodami naturalnymi, które nie będą łatwe, bo to będą bagna, oczka wodne, krzaczory, no i dziki las, tudzież będą też przeszkody sztucznie zrobione, takie, które no, można spotkać na takich biegach typowo przygodowych. Zapraszamy wszystkich, komu nie straszne wyzwanie dla swojego ciała i kto chce się sprawdzić, tak, czy da radę. Do Uniejowa 27 czerwca, od rana będziemy biegać mocno.
można tutaj u nas w zagrodzie wypożyczyć rowery do jazdy w terenie. Są ciekawe szlaki wokół miejscowości Uniejów i można aktywnie wypocząć na łonie natury. Możemy wybrać się, załóżmy, do Spićmierza. Jest to bardzo stara miejscowość, słynąca z kwietnych dywanów. Możemy wybrać się w kierunku Świnic Warckich. Tam możemy odwiedzić sanktuarium Świętej Faustyny. Możemy też się wybrać do Bronowa, gdzie mieści się Dom Narodzin Marii Konopnickiej. Naprawdę warto i zapraszamy Państwa tutaj na nasze tereny. Każdy, kto lubi zwierzęta, kto chce spróbować pojeździć sobie, może przyjść. Małe dzieci mogą nawet jeździć na koniach. Osoby, które już jeżdżą, mogą pojechać na nasze tutaj piękne tereny. Tutaj też są szlaki konne. Jest prawie 2000 km szlaków konnych dookoła Łodzi. My mamy bardzo niedaleko, także osoby, które są ze swoimi końmi, również mogą przyjechać i zatrzymać się tutaj, czy jakiś tam szlak konny, czy zorganizować jakąś kilkudniową wycieczkę, jakiś wypad. Znajdujemy się w Felicjanowie, 3 km od Uniejowa. Tutaj mamy specjalny poligon, na którym odgrywają się gry paintballowe. Najczęściej są to grupy z pobliskich hoteli bądź osoby prywatne. Jako nieliczni w Polsce mamy certyfikat Polskiej Ligi Paintballowej, który tutaj, tak powiem, upoważnia nas do tego, że ta gra jest tutaj u nas bezpieczna na polu. I wydaje mi się, że pole jest naprawdę ciekawe. To jest bardzo prosty sport. My tutaj wszystko opowiemy, dajemy zawsze maski na twarz, mundury, komplety pełne. I zaczyna się zabawa wtedy. To jest bezpiecznie. Ile czasu można tutaj z Wami spędzić? Znaczy zawsze przeliczamy to na kulki, ale to jest tak średnio 2-3 godzinki. Dobra zabawa na pewno. Na pewno, tak. Zapraszamy. Gwarantujemy. Zapraszamy. A po dniu pełnym uniejowskich wrażeń zapraszamy do karczmy, bo tutaj na pewno smacznie zjemy i odpoczniemy w bardzo miłym towarzystwie. Zapraszamy do Uniejowa. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się 25. uroczysta gala Teraz Polska, podczas której nagrodzone zostały najlepsze polskie firmy, innowacje i samorządy. Szósty już raz przyznano tytuły wybitnego Polaka. Jubileuszowa gala w tym roku była wyjątkowa z kilku powodów. Jednym z nich był na pewno bardzo wysoki poziom ocenianych usług i produktów, co bez wątpienia dostrzegli eksperci i członkowie kapituły. Dobry wieczór Państwu. Przywitał Państwa oczywiście Włodek Pawlik, zdobywca Nagrody Grammy, czyli tej najbardziej prestiżowej muzycznej nagrody świata. A jego obecność tutaj dzisiaj jest absolutnie nieprzypadkowa, bo właśnie dziś na tej sali są najlepsi z najlepszych, bo to właśnie im przyznane zostanie godło Teraz Polska. Polska dziś to Polska nowoczesności, innowacyjności, determinacji, spełniająca się w sukcesie. Bądźmy więc każdego dnia coraz bliżej siebie, okazujmy sobie tę wielką i wspaniałą cechę, którą musi być jako odpowiedź na wyzwania globalne, zaufanie. Teraz Polska, teraz Polacy. Tym razem pozytywnie oceniono aż 97% produktów i 100% usług, a czegoś podobnego jeszcze w dziejach konkursu nie było. W tym zaszczytnym gronie laureatów tego prestiżowego plebiscytu nie mogło oczywiście zabraknąć grupy Tu Bądzin. Co łączy te miasta, o których teraz powiem? Londyn, Paryż, Berlin, Monako, Tokio i... Musiałam się odnieść. Bardzo.
bardzo bym chciała, szczerze mówiąc. Tych sześć światowych metropolii połączyła w jednym swoim tylko projekcie firma Tubondzi, która stworzyła inspirowaną właśnie tymi miejscami kolekcję płytek ceramicznych. I dzięki temu w łazience można się poczuć jak na wieży Eiffla. Godło teraz z Polska otrzymuje kolekcja płytek wyprodukowana przez Tubondzi Management Group, a statuetkę odbierze pan prezes Mirosław Jędrzejczyk. Dzisiaj nagroda jest szczególna. To dla nas takie zwieńczenie naszej codziennej ciężkiej pracy, bo my codziennie budujemy markę, budujemy firmę, budujemy produkt, pracujemy nad tym produktem w rynku, codziennie zabiegamy o klienta, natomiast takie nagrody są zwieńczeniem tej naszej codziennej pracy. No, trzeba iść do przodu, trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, jak to poeta nam opowiadał. To, co dziś jest aktualne, za tydzień, za pół roku przestaje być ciekawe, przestaje interesować naszych odbiorców i myślę, że my postawiliśmy na design, postawiliśmy na, w tym wypadku, Macieja Zienia, bo to jego kolekcja, tutaj święci triumfy. Po wszystkich ważnych miastach świata przechodzimy, a on potrafił z każdego z tych miast wydobyć i jakąś kulturę, i tradycje, i obyczaje, którymi rządzą się dane społeczności, i stworzyć coś pięknego, coś, co zachwyca wszystkich. Kolekcje Zienia bardzo się podobają. Zdaniem prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska Krzysztofa Przybyła i przewodniczącego kapituły Godła Teraz Polska profesora Michała Klejbera, grupa Tubondzi to od wielu lat marka sama w sobie, której niepodważalnym atutem jest bezkonkurencyjność. To nie jest pierwsza nagroda Tubondzina. Powtarza swój sukces sprzed paru lat. Dzisiaj ciekawą nową kolekcją, opisaną miastami Europy i to jest przepiękna rzecz. Natomiast rzeczywiście jakość płytek Tubondzin jest znana powszechnie i bardzo się cieszymy, że cały czas są w gronie rodziny Teraz Polska i mogą się cieszyć znakiem Teraz Polska również na swoich produktach. Co pan sądzi o tym innowacyjnym pomyśle marki Tubondzin? Bo ona znakomicie wpisuje się w ten dzisiejszy nurt, dzisiejszy czas. Polska pomysłowość i myśl techniczna, ale również myśl projekcyjna jest naprawdę znana na świecie i cieszyć się należy tym, że nasi polscy przedsiębiorcy potrafią znaleźć takie rozwiązania, które są na świecie pierwsze i które przyciągają od innych możliwość rozwoju. To jest przepiękna rzecz, chwalimy się tym bardzo, bo wykorzystanie znanych projektantów do produkcji płytek, projektantów mody przecież ubraniowej, a nie mody płytkowej, jest naprawdę nieprawdopodobnym rozwiązaniem. Z tego co wiem, naśladuje ich bardzo wielu na świecie dzisiaj. Panie profesorze, dzisiaj wyjątkowa okazja, gala Teraz Polska. My chcielibyśmy porozmawiać o Tubondzinie, bo zostaje dzisiaj w wyjątkowy sposób wyróżniony. Co pan sądzi o marce Tubondzin i jej innowacyjnym podejściu do sukcesu, który niewątpliwie osiąga z każdym dniem? To wszystko prawda, co pan powiedział. Ja muszę się przyznać, że z grupą Tubondzin mam kontakt i obserwuję jej sukcesy już od dawna i tym większą mam satysfakcję, że to prestiżowe, najlepiej w Polsce rozpoznawalne wyróżnienie honorowe w tym roku przypada właśnie grupie. To jest, jak myślę, wielki sukces. Ten sukces jest także dlatego, że procedura wyłaniania laureatów jest niezwykle merytoryczna, polega na ocenie eksperckiej, bardzo skomplikowanej, biorącej pod uwagę cały szereg najróżniejszych parametrów, no a potem kapituła składająca się z bardzo wybitnych przedstawicieli świata polityki, nauki, kultury, biznesu oczywiście, spośród tych już wybranych przez ekspertów próbuje wybrać tych najlepszych z najlepszych. I fakt, że akurat grupa Tubondzin w tym roku osiągnęła ten sukces, jest dla mnie powodem do osobistej satysfakcji, ponieważ wiem, co jest u was produkowane. Obserwowałem już cały szereg innych sukcesów i z wielką radością dołączamy się z tym naprawdę bardzo prestiżowym wyróżnieniem.
cała działalność Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, która patronuje tej nagrodzie, polega na tym, żeby wyszukać te osoby i te przedsiębiorstwa, które najlepiej promują nasz kraj. Promują nasz kraj zarówno za granicą, jak i w Polsce. My wiemy, że Polskę trzeba również promować u nas. Jesteśmy, wielu z nas, niestety pesymistami, którzy nie potrafią się cieszyć z sukcesów. Tu Bądźcie idealnie nadaje się do tego. Dokładnie tak. I było stosunkowo łatwo, jak myślę, uznać go za wspaniałą promocję Polski. Także, krótko mówiąc, jeszcze raz gratuluję i jestem pewien, że przy tego typu okazjach jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać. A co jest prawdziwym kluczem do sukcesu? No, ciągle dążymy do nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, nowych rozwiązań designerskich i to przynosi sukcesy. To się podoba. Nie możemy powiedzieć, że zawsze trafiamy w dziesiątkę, tak? Ale staramy się być jak najbliżej społeczeństwa, które bardzo szanujemy, naszych odbiorców, których bardzo lubimy i ciekawi jesteśmy ich krytycznego spojrzenia, szanujemy te spojrzenia, wiemy, że nie wszystkim może się wszystko podobać. Natomiast akurat mamy szczęście, że te wzory i te kreacje, które przedstawiamy, znajdują uznanie u klientów. Jakość i innowacja to są dwie rzeczy. Innowacja w pełnym tego wspaniałym słowa znaczeniu, a o jakości to możemy mówić jako wielki przykład dla całej Europy. 25 lat, z roku na rok coraz lepsza jakość. Jakość, której może pozazdrościć Europa. Podczas gali poznaliśmy również laureatów 6. edycji konkursu Wybitny Polak, którzy swoją działalnością oraz licznymi sukcesami promują wizerunek Polski i Polaków na świecie. W tym roku tytuły Wybitnego Polaka otrzymali Jan Kulczyk, Zygmunt Solosz-Żak oraz Waldemar Dąbrowski. Ceremonię wręczenia statuetek uświetnił wyjątkowy i niepowtarzalny koncert Włodek Pawlik i Przyjaciele, podczas którego oprócz laureata prestiżowej nagrody Grammy mogliśmy usłyszeć Marcina Wyrostka, Lorę Szafran i Marka Bałatę. Karolina Mizerska, witam Państwa w pierwszym odcinku nowego programu Pokochaj, Zaadoptuj, Zadbaj. W programie tym będziemy prezentować Państwu psy do adopcji, które znajdują się tutaj w schronisku w Czartkach, ale także będziemy udzielać porad, jak dbać o zwierzaka, jak go karmić i jak pielęgnować. Zapraszam na pierwszy odcinek, w którym zobaczą Państwo 5 wspaniałych zwierzaków, które czekają na adopcję. Należy pamiętać, że adopcja to obowiązek. Dobrze się nad tym zastanówcie, porozmawiajcie z rodziną, jeżeli chcecie adoptować psa. To jest bardzo ważna decyzja, nad którą trzeba się koniecznie zastanowić. Pierwszym zaprezentowanym psem do adopcji tutaj w schronisku w Czartkach jest ta oto 1,5-roczna suczka, która nie widzi od urodzenia. Trafiła do schroniska w wieku 8 miesięcy, jest bardzo zadbana, bardzo wesoła i wylewna, lubi się bawić. Może trafić praktycznie do każdego domu, jest nauczona chodzenia po schodach, ale także do domu z ogródkiem. Nie powinna jednak może trafić do domu z małymi dziećmi, bo jest jej wylewność i radość okazywana przez skakanie może trochę powodować niebezpieczną sytuację, jeśli chodzi o małe dzieci, ale tak poza tym dogaduje się z innymi psami, jest bardzo wesołym psem. Mimo tego, że nie widzi, jest gotowa do adopcji i bardzo pragnie i szuka nowego domu. Kolejnym psem do adopcji jest 4-letni tutaj oto nasz bohater. Przebywa w schronisku w Czartkach już 4 do 5 miesięcy, jest bardzo sympatyczny, ma sierść wymagającą pielęgnacji, można go czesać, przy tym mile się spędza czas, lubi dzieci, jest temperamentny, nie toleruje innych psów, ale chętnie bym poznał właściciela, który ma domek z podwórkiem, jest przesympatyczny i chętny, żeby poznać nowych właścicieli. Kolejnym psem do adopcji jest ten oto 4 i
około 4-5-letni psiak, bardzo wesoły, żwawy, dlatego nadaje się tylko i wyłącznie do domu z podwórkiem lub dla osoby, która prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Nie toleruje innych psów, za to świetnie dogaduje się z dziećmi, więc nie ma problemu, można do rodziny z dziećmi i z podwórkiem go wziąć, będzie się z nimi na pewno dogadywał i świetnie bawił. Jest też takim pieszczochem, który tutaj lubi głaskanie, więc zachęcam do adopcji. Jest w schronisku dopiero od 3 tygodni i miejmy nadzieję, że wkrótce znajdzie dom. Kolejnym psem do adopcji jest 1,5-roczny już mój przyjaciel. Przebywa w schronisku w Czartkach 5 miesięcy. Jest bardzo towarzyski, kocha dzieci. Polecam także osobom starszym. Nadaje się zarówno do bloków, jak i do domków z ogródkiem. Bardzo kochany, sympatyczny. Zachęcam wszystkich do adopcji. Ostatnim psem, jakiego dzisiaj zaprezentujemy, jest ten 3-letni pies w typie Westa. Bardzo charakterny, bardzo wesoły, lubi zabawę. Raczej nie toleruje innych psów, ale za to świetnie nadaje się do domu z podwórkiem, bo bardzo lubi zabawę. Głaskanie, jest bardzo wesoły, więc jako towarzysz zabaw czy biegania świetnie się do tego nadaje. Należy też pamiętać, że jego sierść wymaga pielęgnacji, więc dla odpowiedzialnych i obowiązkowych właścicieli świetnie się nadaje. Zapraszam Państwa na spacer po schronisku w Czartkach. Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych Funny Pets to obiekt położony w cichej, spokojnej, oddalonej od miast i innych zabudowań okolicy. Schronisko prowadzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie przy pracy ze zwierzętami i co najważniejsze, kochające je i nieobojętne na ich los. Jest z nami właścicielka schroniska w Czartkach, właściwie przytuliska i hotelu dla zwierząt Funny Pets w Czartkach, pani Aleksandra Świniarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak to się zaczęło, jak zaczęło funkcjonować tutaj to schronisko. Schronisko powstało w 2010 roku, a właściwie do tego pomysłu to bardzo długo dorastaliśmy, ponieważ całe życie zajmujemy się psami, prowadziliśmy hodowlę i prowadzimy dalej owczarków niemieckich, ale zawsze mieliśmy, często ludzie, ponieważ były tu psy, wyrzucali koło nas psy, te psy trafiały do nas, my im szukaliśmy miejsca, dorosły też dzieci, które też wychowane ze zwierzętami, to był ich pomysł i cała rodzina musiała to przemyśleć, bo to jest bardzo odpowiedzialna praca, ale też bardzo przyjemna. No i chyba tak wszyscy zadecydowaliśmy, że jednak otworzymy schronisko. Mieliśmy już zaplecze, mieliśmy kojce, no i tak powoli zaczęliśmy wszystkie wymagania spełniać, rozbudowywać się, no i powstało schronisko. Schronisko to wbrew pozorom skomplikowana infrastruktura, w której najwięcej miejsca zajmują oczywiście kojce. W kojcach przebywa od 1 do maksymalnie 5 psów. Łącznie w schronisku znajduje się ponad 600 psów i ponad 50 kotów. Do prawidłowego funkcjonowania obiektu niezbędny jest profesjonalny gabinet weterynaryjny, ponieważ zwierzęta, które tu trafiają, nierzadko są w bardzo złym stanie. Znajduje się tu również szpital, w którym zwierzęta dochodzą do siebie po operacjach i zabiegach. Schronisko nie mogłoby funkcjonować bez biura, gdzie znajduje się cała dokumentacja. Jest tu również pomieszczenie, w którym przygotowuje się karmy. To także szereg pomieszczeń gospodarczych do przechowywania wszystkich niezbędnych w funkcjonowaniu schroniska materiałów. Ważnym miejscem są również place do wybiegu, spacerów i szkolenia, gdzie psy przygotowuje się do adopcji. Jakim badaniom, jakim czynnościom są poddawane psy, które trafiają tutaj do schroniska? Każdy pies podlega najpierw badaniu klinicznemu, ogólnemu. Sprawdzamy stan zdrowia. Sprawdzamy, w jakiej kondycji zwierzę dostarczono do nas tutaj, bo naprawdę zwierzęta trafiają tutaj od przypadków generalnie psów zdrowych klinicznie, psów widać domowych z ładną okrywą włosową, w dobrej kondycji, po psy skrajnie wyniszczone, niemalże nieraz w wagonie. Także takie przypadki również bywają. Na czym polega to badanie kliniczne tak krok po kroku? Krok po kroku. Badanie kliniczne to oglądamy psa, tak? Oglądamy pokrywę włosową, błony śluzowe, zęby, oglądamy jak zwierzę się porusza, czy nie ma żadnych kulawizn na przykład. Później osłuchiwanie, tak? Pomiar temperatury. No i takie podstawowe rzeczy, które możemy zrobić, chyba że istnieją jakieś tam przesłanki do tego, żeby prowadzić dalszą diagnostykę, no to wtedy robimy rentgen bądź USG, bądź jakieś tam badania krwi, jeżeli jest taka konieczność. Badanie kliniczne to po pierwsze, odpchlenie, odrobaczenie i po takich zabiegach pies wędruje na 2 tygodnie do
tak zwanych kojców kwarantannowych, gdzie przeprowadzona jest dwutygodniowa kwarantanna. W trakcie tej kwarantanny oczekujemy, że mamy nadzieję taką, że znajdzie się ewentualny właściciel zwierzęcia prawowity, tak? ten któremu ewentualne zwierzę zginęło. Natomiast jeżeli taka sytuacja nie nastąpi, to wtedy po tych dwóch tygodniach zwierzę jest zaszczepione na wściekliznę i oczekuje na kastrację, sterylizację, które tutaj w schronisku są zabiegiem obligatoryjnym, ponieważ później takie zwierzę może zostać adoptowane ze schroniska, tylko i wyłącznie pozbawione narządów rozrodczych w celu po prostu eliminacji sposobu dalszego rozmnażania tych zwierząt poza hodowlami, które w tej chwili zgodnie z prawem jedynie w hodowlach zarejestrowanych istnieje możliwość rozmnażania psów. Widzieliśmy również, że sprawdzał Pan tutaj, czy pies nie posiada chipa. Tak, ponieważ zdarzają się sytuacje bardzo często, że pies, który został przywieziony, jest już oznakowany tym identyfikatorem elektronicznym i w takiej sytuacji po prostu wyszukujemy, sczytujemy ten numer, który tam jest zapisany w tym chipie, poszukujemy w różnych bazach danych informatycznych. Czasami jest możliwość identyfikacji właściciela i znalezienia właściciela tego psa, natomiast wielokrotnie zdarza się, że po prostu takiej ze względu na nieaktualność tych danych nie ma takiej możliwości. Przebadanemu zwierzęciu zakładana jest kartoteka niebieska lub czerwona w zależności od płci. Do tego dołącza się książkę przyjazdu ze zdjęciem. Poza dokumentami papierowymi wszystkie dane wprowadza się do komputera. Wszelkie informacje dotyczące psa lub kota, takie jak właściciel, czyli gmina lub miasto, w którym został znaleziony, zdjęcie, numer chip, szczepienia, wszelkie zabiegi, odrobaczenie, wiek, także ten przybliżony, adopcję, oddanie właścicielom, numer kojca, w którym pies się znajduje i inne umieszczone są w wirtualnej bazie danych. Ile takich psów trafia tutaj do schroniska w przeciągu miesiąca? Różnie, na przykład mamy miesiące, gdzie przyjeżdża tylko 20 i się cieszymy, że super wynik, nie? Że mamy na przykład więcej adopcji niż przyszło, ale czasami jest tak, że jest miesiąc, który 50 psów przyjeżdża, albo na przykład są dni, gdzie 6, poniedziałek taki był, 6 psów z jednej miejscowości, ze Zduńskiej Woli, więc jest to koszmar. Są różne miesiące, więc nie, ale jest naprawdę za dużo tych psów, które trafiają do nas. Jak wygląda proces adopcji? Jeżeli chce ktoś zaadoptować tutaj psa bądź kota, jak to wygląda ten proces cały? Przede wszystkim to najpierw, jeżeli ktoś chce zaadoptować psa, czy w ogóle kupić psa, to naprawdę proszę to przemyśleć, bo to nie jest zabawka, którą możemy w sklepie kupić, jest to zwierzę, za które bierzemy odpowiedzialność. Musimy naprawdę przemyśleć, czy mamy czas, czy mamy, jeżeli wyjeżdżamy, czy możemy go gdzieś zostawić, czy rodzina jest na to przygotowana, bo jest to obowiązek, a psy są najprzeróżniejsze. Są psy, które naprawdę demolują nam mieszkania, które nam niszczą, są psy super, które są grzeczne, nie ma problemu, ale my nie mamy tej gwarancji, biorąc czy szczeniaka, czy psa na przykład, którego adoptujemy, różnie może się zachować. I przede wszystkim pierwsze polecam, żeby człowiek nam określił, do czego chce mieć psa. Później dobieramy charakterowo, a później dopiero wybieramy z jakiejś grupy psów. Ludzie sobie po prostu wybierają, bo to wiadomo, że na końcu wybieramy też, żeby nam się podobał. Ja polecam, że jeżeli jest to, mamy małe dzieci, najlepiej, żeby były to szczeniaki. Psy, które nie miały żadnych przejść w przeszłości. Możemy sobie je ułożyć tak, jak my chcemy. Musimy być też przygotowani do tego, jak chcemy, bo my szczeniaka rozpieszczamy, a później wymagamy, żeby szczeniak się zachowywał albo dorosły tak, jak my teraz sobie myśleliśmy. Nie, wszystko musimy przewidzieć, co my chcemy, jak nie chcemy, żeby pies nam wchodził na kanapę, to nie uczymy go jako małego szczeniaczka, że go bierzemy, pozwalamy, a później go, no niestety teraz nam nie pasuje, bo mamy nową kanapę. No nie można, wszystko musi być przemyślane. Jeżeli już wybierzemy tego psa, podpisujemy umowę adopcyjną. Myślę, że najpierw trzeba się po prostu zastanowić, a sam proces adopcyjny nie jest trudny. To już jest nie ma problemu z tym. Umowa adopcyjna oraz warunki dokonania adopcji dostępne są na stronie www.fany-pets.eu. Osoby adoptujące psa lub kota muszą liczyć się z możliwością kontroli warunków, w jakich przebywa adoptowane zwierzę. Do adopcji niezbędny jest dowód osobisty oraz środki niezbędne do właściwego transportu, w szczególności obroża i smycz. Czyli najważniejsze jest to, żeby podjąć decyzję i to nie samemu, ale z całą rodziną. Myślę, że to jest najważniejsze. Od tego zaczynamy. Musimy przygotować, czy mieszkanie, czy jakie nasze plany są. Pies żyje około 14 do 17 lat, różnie, ale musimy wiedzieć, że te 14 lat on będzie z nami mieszkał, żył. Więc nie możemy się my męczyć i pies nie może się z nami męczyć. Bo później są właśnie takie przypadki nieprzemyślane, psy co są wyrzucane. I myślę, że chyba każdy powinien mieć na sumieniu, jeżeli wyrzucił takiego psa, że ten pies chyba to jest jedyne zwierzę, które jest tak wierne człowiekowi.
I naprawdę proszę to, jeżeli ktoś jest zdecydowany, proszę przemyśleć. I to tak dokładnie. Sporo jest takich sytuacji, kiedy właściciel zgłasza się tutaj po swojego psa, który mu uciekł? Sporo. I powiem jak najlepiej. Jeżeli komuś ucieknie pies, to zaczynamy. Ludzie nie wiedzą, gdzie szukać psa, więc zaczynamy tak. Jeżeli mieszkamy w mieście, zaczynamy szukać. Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta. Prosimy o osobę, która jest odpowiedzialna za bezdomne zwierzęta. Bo my nie jeździmy, nie łapiemy psów tak sobie, że wyjeżdżamy, łapiemy psy. Nie, my jedziemy na konkretne wezwanie. Ponieważ gdybyśmy mieli jeździć i łapać, dziennie byśmy przywieźli około 50-60 psów. Ponieważ takie ilości chodzą po mieście. To jest właśnie ta odpowiedzialność ludzka. Więc od tego zaczynamy. Później dzwonimy do schroniska. Ale najlepiej polecam wszystkim, żeby zaczipowali psa. I jeżeli jest zaczipowany weterynarium, trafia do bazy danych. I my mamy dostęp do bazy danych i od razu dzwonimy do właściciela. Proszę mi powiedzieć, z jakich miejscowości trafiają tutaj psy? Sierac, Zduńska Wola, Wieluń, Przedbórz i kilka małych, Bublew, kilka małych gmin. Czyli z tych miejscowości właściciele, jeżeli im zginą psy, mogą ich szukać tutaj również? Tak, jeżeli na przykład miasto Sierac, miasto Zduńska Wola, psy trafiają do nas. Jeżeli jest to gmina, to już nie u nas. Ale mówię, czasami trzeba dzwonić, dlatego że pies z gminy może przejść sobie do miasta, czy pies z miasta przejdzie do gminy, bo to jest tylko zwierzę. Więc zawsze należy szukać. Dzwonić do schronisk, bo to nic złego, więc trzeba dzwonić, szukać wszędzie, gdzie się da. I my zawsze tej informacji udzielimy. Jeżeli pies jest u nas, to po prostu nie ma problemu, cieszymy się. Podsumujmy tą rozmowę tym, że jeżeli już chcemy wziąć jakiegoś psa, bądź też adoptować ze schroniska, to na pewno musimy to dobrze przemyśleć i porozmawiać ze wszystkimi członkami rodziny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na kolejny program Pokochaj, Zaadoptuj, Zadbaj zapraszamy już za 2 tygodnie. Ten odcinek programu mogą Państwo również oglądać na naszej stronie internetowej www.sieradzkatvmedia.com w zakładce Pokochaj, Zaadoptuj, Zadbaj. Hasłem przewodnim festynu w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu było w tym roku sformułowanie Przyroda dla nas, my dla przyrody, podkreślające istotną rolę środowiska naturalnego w życiu człowieka. W trakcie pikniku podsumowano również program Ekologiczna Integracja, realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mogliśmy w ramach projektu realizować różne formy. Proponowaliśmy naszym uczniom przedstawienia teatralne, koncerty ekologiczne, ciekawe wycieczki, a także warsztaty ekologiczne, które wzbogacone ciekawymi pomocami dydaktycznymi umożliwiły naszym wychowankom bezpośrednie zetknięcie się ze środowiskiem przyrodniczym, a także szczególnie uczniom niepełnosprawnym, wpływając na kształtowanie ich zmysłu obserwacji i wyobraźni. Proponowaliśmy wiele konkursów, między innymi międzyszkolny konkurs plastyczny pod nazwą Piękno Ukryte. I dzisiaj mogliśmy nagrodzić 18 uczniów z sieradzkich szkół podstawowych. W trakcie festynu nie mogło zabraknąć różnorodnych atrakcji. Uczestnicy mogli zapoznać się z pojazdami służb ratowniczych, spróbować ekologicznej żywności, skorzystać ze strefy zdrowia, a także podziwiać występy młodych artystów z ósemki. Nie da się ukryć, że ta forma spędzania wolnego czasu dzieciom bardzo się podoba. Jak Ci się podoba to na festynie? No jest fajnie, mile, no i przyjemnie. A jakie atrakcje są najfajniejsze? No jak fanty się wybiera tam na zamku, różnie. Powiedz nam, jak tu się siedzi w tym samochodzie? Fajnie. Fajnie? A co jest takiego fajnego jeszcze na festynie? Jest policja, są różne występy, trampolina jeszcze jest fajna. Powiedz nam, jak się bawić na festynie? Bardzo dobrze, wesoło, radośnie i żeby trwało cały czas. Festyn nie mógłby się odbyć bez licznych konkursów gier i zabaw. Co Wam się podobało w tym konkursie na scenie? W tym konkursie na scenie bardzo nam się podobało, że mogliśmy wziąć udział z innymi dziećmi, z rówieśnikami. Jeszcze, że było bardzo dużo fajnych atrakcji i zabaw, które Pani wymyśliła. A Tobie? No właściwie to samo, że była właśnie konkurencja, że mogliśmy właśnie brać udział z innymi dziećmi. No i oczywiście nagrody też nam dawają taką satysfakcję. Przed uczestnikami i gośćmi wystąpili również Urszula Pakuła i aktorzy z Teatru Kurtyna z Krakowa.
Myślę, że to jest jedno z niewielu miast, które gości muzykę klasyczną, muzykę tak zwanej wysokiej sztuki, co świadczy bardzo dobrze o tych, którzy rządzą tym miastem. To naprawdę należy do rzadkości i to jest zauważalne wszędzie w środkach masowego przekazu, że Sieradz należy do tych miast, że chce słuchać muzyki klasycznej na dni Sieradza. Ta muzyka jest kochana tak naprawdę przez publiczność i w różnym wieku, nieprawda, że to jest 50-100 plus, prawda, czy 40-60. Nie, bardzo młodzi ludzie przychodzą. No, dowodem tego jest właśnie Sieradz. Ponadczasowość to jest ten... O, pięknie pan to określił, nie wymyśliłbym lepiej. Ponadczasowość. Ponadczasowość tej muzyki. Zresztą tu państwa i wszędzie podajemy tę muzykę w formie takiej przyswajalnej, gdzie publiczność czuje się tak, jakbyśmy siedzieli wokół stołu i ktoś nagle wstaje i śpiewa dla nas w takim rodzinnym gronie. To mi się... Atmosfera też jest tutaj ogromnie ważna. Bardzo ważna, bardzo ważna, bo można coś podać źle i wtedy to jest zupełnie inaczej przyjmowane. A poza tym, jeżeli to są pieśni neapolitańskie, jeżeli to jest Lechar, jeżeli to jest Kalman, Strauss, jeżeli to są piosenki Andrea Bocellego, ale tu nawet będzie i rock and roll. Tak, to jest przekrój absolutnie każdej muzyki. No i wspaniali, młodzi, piękni ludzie. Teatru Wielkiego Dominik Sudowicz dla wszystkich pań. Brunetki, Dominik, ja wszystkie was dziewczynki. O,
Młodzi, utalentowani piłkarze z rocznika 2008 i młodsi wzięli udział w pierwszej edycji turnieju piłkarskiego Młodzi z Pasją. Co ciekawe, mimo młodego wieku zawodników nie mogliśmy narzekać na brak technicznych umiejętności. Wielu piłkarzy popisywało się wręcz swoimi umiejętnościami, a niektórzy okazali się bardzo skuteczni i bramkostrzelni. Młodzi zawodnicy na murawie walczą chyba bardziej zacięcie niż polska reprezentacja. Oczywiście, że tak. Tu warto zaznaczyć, że jest to najmłodsza drużyna Warty się JR. To jest nasz pierwszy turniej. Mam nadzieję, że drużyny, które do nas przyjechały, będą zadowolone. Ponieważ są to dzieci, to musieliśmy zapewnić im trochę więcej atrakcji niż na zwykłych meczach, więc dzieci u nas nie będą się nudzić. Oczywiście najważniejsze jest gra w piłkę. My kibicujemy sieradzkiej drużynie, czyli naszej Warcie Sierac JR i mam nadzieję, że Państwo również. Panowie, jak na razie 6-0, mecz układa się po Waszej myśli. No nie mogę Ciebie pominąć. 5 bramek, no to chyba jakiś rekord dzisiaj. Nie, no ja wygrałem raz 5 bramek na turnieju. Czyli to nie jest Twój rekord? Nie, jeszcze nie. Chłopaki, jak trenuje Wam się razem na co dzień? Na co liczycie? Jakie macie plany w głowach? Jakie sukcesy chcecie zdobyć? No ćwiczymy, podajemy sobie, podskakujemy, odbijamy kolanami i jeszcze takie tam. Jakie macie sukcesy do tej pory na swoim koncie? Co zdobyliście? Jakieś medale, puchary? Medale, puchary i tam coś tam. Gracie dla Warty Sieradz Junior. Chcecie kiedyś zagrać w tej najstarszej reprezentacji, na tym największym boisku? Tak. Jak na co dzień trenuje się z tymi młodymi gwiazdami już teraz? Bardzo fajnie się trenuje z dzieciakami, jest dużo satysfakcji. Praca jest ciężka, ale satysfakcja duża. Dzisiaj trochę taki bratobójczy pojedynek, ale mimo tego 6-0 jak do tej pory. No cieszę to, że mamy dużo zainteresowania wśród dzieci, bo na chwilę obecną mamy 25 dzieciaczków w 2008 roczniku. Także dużo dzieci, fajne treningi. Wiadomo, zapraszamy kolejne, niech przychodzą, będziemy dzielić. Będziemy starać się, żeby jak najwięcej dzieci przyciągnąć na stadiony, niech biegają zamiast siedzieć przed komputerami. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to na razie jest tylko zabawa w tej grupie wiekowej. Ale wyróżniają się zawodnicy, którzy na przykład, tak jak przed chwilką, 5 bramek w jednym spotkaniu potrafią zdobyć. Znaczy, oczywiście nie nastawiam tu się na żadne wyniki, na żadne jakieś tam taktyki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Na razie trenujemy jak najbardziej, jak najwięcej kontaktu z piłką, techniki, zabawy, żeby dzieciaki miały satysfakcję. A taktyka przyjdzie później z czasem. Właśnie nowe pokolenie Warty się raz, jak widzimy, nie mamy się o co martwić. Nie mamy się o co martwić, jest drużyn młodzieżowych bardzo dużo, także jest wszystko w dobrym kierunku. Na płycie boiska zameldowali się zawodnicy z 7 zespołów, między innymi ze Zduńskiej Woli, Ostrowa Wielkopolskiego, Pabianic, Łodzi i oczywiście Sieradza. Zabierz mu! Dobrze, ekstra, Olo! Trzymam do przodu! Jedzie! Podaj! Zieloni! Podaj! Tak! Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rośnie w Sieradzu naprawdę utalentowane pokolenie i być może następcy dzisiejszej kadry seniorów Warty Sieradz, która w tym sezonie radzi sobie równie dobrze. Tytułem podsumowania piłkarskich emocji minionego weekendu. W przedostatnim meczu tego sezonu biało-zieloni na wyjeździe zremisowali 1-1 z liderem tabeli Radomiakiem Radom. Tym samym było to 6. spotkanie bez porażki Sieradzan. A przed nami ostatni mecz tej rundy z Sokołem Aleksandrów już w najbliższą sobotę punktualnie o 17:00. A więcej o turnieju Młodzi z Pasją w środowym serwisie sportowym. Od wielu lat w Polsce mamy problem z jeżykami, a raczej to jeżyki mają problem z nami. Otóż okazuje się, że gnieżdżą się te ptaki w budynkach. Wiele z ich gniazd zostało zamurowanych, zakratowanych i to mimo obowiązującego w Polsce prawa. Inwestorzy nie zawsze respektowali to prawo, nie zawsze się do niego dostosowywali i w ten oto sposób właśnie wiele jeżyków, wiele z tych ptaków straciło swoje gniazda. Wystarczy, że spojrzycie za mnie. Tam właśnie znajdują się budki lęgowe dla jeżyków, najbardziej poszkodowanych ptaków XXI wieku.
chociaż na pierwszy rzut oka jeżyk przypomina nam jaskółkę, to tak naprawdę nie jest z nią w ogóle spokrewniony. Bliżej mu bowiem do kolibra, małego północnoamerykańskiego ptaka, który odżywia się nektarem dzięki temu, że ma dość długi dziób i może wsuwać go w kwiaty pelargonii na przykład. Będąc w locie, jeżyk przypomina nam sierp, natomiast jego ogon właśnie przypomina nam trójkąt. Jeżeli chodzi o kolory ciała jeżyka, to tak naprawdę patrząc na tego ptaka, kiedy trzymamy go w ręku, młode osobniki mają białe podgardle, ale dorosłe również. Jednak znane są przypadki, kiedy jeżyki są całkowicie czarno-brązowe. No i właśnie takie sytuacje były już odnotowane niejednokrotnie. Jeżyki dorosłe ogólnie mają mniej tej bieli na podgardlu niż osobniki młodociane. Jeżyki w Polsce spędzają 5 miesięcy, jest to okres od kwietnia do mniej więcej września, ale zanim one tutaj się znajdą, zanim przylecą do Polski, muszą pokonać bardzo, ale to bardzo odległą trasę, dlatego że ich zimowiska znajdują się w środkowej i w południowej Afryce. Właśnie przylatując stamtąd, ich cała wędrówka jest podyktowana warunkami atmosferycznymi. W momencie, kiedy w polu widzenia takiego jeżyka znajduje się jakaś burza czy inna anomalia pogodowa, ptaki szukają miejsca, gdzie mogą choć na chwilę stanąć, choć na chwilę odpocząć i właśnie przeczekują te niekorzystne warunki pogodowe. I kiedy one już przejdą, to właśnie wtedy jeżyk rozpoczyna swoją wędrówkę dalej. No i tak następuje kwiecień, kiedy te ptaki pojawiają się w Polsce. No i właśnie w tym czasie rozpoczyna się okres gorącej pracy, jeżeli chodzi o jeżyka, okres bardzo ciężkiej pracy, bo chodzi tutaj o budowę gniazda. Tak naprawdę nie wiemy, czy pierwszy w gnieździe pojawia się samiec, czy też samica, ale wiemy na pewno, że oboje ptaków korzysta w tym okresie z elementów, które znajdzie w powietrzu, bo warto tutaj podkreślić, że jeżyk bardzo wiele czasu w powietrzu spędza i nawet tam znajduje materiał na gniazdo. No i właśnie wtedy para jeżyków rozpoczyna swoją ciężką pracę budowy gniazda. Jeżyki prawie wszystko robią w powietrzu. Jedzą w powietrzu, piją w powietrzu, pozyskują materiał na gniazdo, no i także dochodzi do zbliżenia pomiędzy jednym a drugim osobnikiem w powietrzu. Zostając właśnie przy tym temacie, przy temacie budowy gniazda i zbliżenia jednego i drugiego ptaka, warto podkreślić fakt wierności. Jeżyki są wierne, owszem, ale są wierne nie sobie, tylko miejscu, do którego przez lata się przywiązały. Dlatego też strata jednego osobnika z takiej pary nie jest żadnym problemem, ponieważ ten drugi, który zostaje w świecie żywych, spokojnie da sobie radę i znajdzie drugiego jeżyka. Właśnie znajdujemy się na czwartym piętrze. Jest to najwyższe piętro tego bloku i tutaj właśnie obok nas jest jeżykowa budka i jeżykowe gniazdo. Jest to niewielka kolebka, jest to naprawdę bardzo, bardzo małe, niezbyt wyrafinowane gniazdo, które co prawda jeżykom wystarcza. W zupełności taka jeżykowa rodzina tam się mieści i tam się znajduje i może spokojnie wychować młode. Zazwyczaj takich młodych w gnieździe jest dwójka, ale może zdarzyć się, że tych ptaków jest więcej, na przykład 4 bądź 5. Takie przypadki też historia zna. Wysiadywanie jaj trwa mniej więcej 21 dni i rozpoczyna się mniej więcej pod koniec maja, na początku czerwca i właśnie w tym okresie, czyli koniec czerwca, początek lipca, możemy spotkać już w gnieździe jeżyków młode ptaki, które następnie znajdują się tam około 45 dni i po tych 45, a nawet 50 dniach, to wszystko oczywiście zależy od warunków atmosferycznych, jakie panują, ponieważ jeżyki mają też taką bardzo
ważną, przydatną cechę, mianowicie młode ptaki mogą hibernować w momencie, gdy dorosłe oddalą się na jakąś daleką odległość, no i wtedy właśnie one popadają w taki stan odrętwienia, w którym zatrzymane są wszystkie funkcje życiowe, a to wszystko po to, żeby ptaki te mogły przetrwać. Pewnie teraz zastanawiacie się, co robię. Pod budynkami, zwłaszcza jak mamy budki nad sobą, tak jak w tej sytuacji, można znaleźć ptaki, które nie trafiły do tych budek i bardzo często jeżyki w takich sytuacjach znajdują się na ziemi. Właśnie wtedy bardzo wiele zgłoszeń trafia do Straży Miejskiej czy też do lekarzy weterynarii, ludzi, którzy są zatroskani losem tych ptaków. Dlaczego? No właśnie dlatego, że jeżyk będąc na ziemi sam do lotu się nie poderwie, no to wynika z budowy ich nóg. Ale co tutaj znalazłem? Co mnie zaciekawiło bardzo? To jest jeżykowe jajko. O, widać, tutaj mrówki już pałaszują, robią co trzeba, redukują, mówiąc bardzo tak naukowym językiem, redukują to, co spadło na ziemię. No i tak, jeżykowe jajko, jak widać, jest, skorupka jest koloru białego. Tutaj w ogóle widzimy, że ten zarodek, który był w jajku, on się już rozwijał. Ten ptak, który niebawem być może by się wyklął, no niestety nie dotrwał, nie doczekał do swojego szczęśliwego końca. Jajko wypadło. Jak mogło to się stać? Do gniazda, do budki widocznie wleciały jakieś inne ptaki i doszło być może do kłótni między osobnikami i w wyniku takiej kłótni jajko no niestety wypadło. Ale mogło też się zdarzyć tak, to jest już druga hipoteza mówiąca nam o tym, dlaczego to jajko znalazło się na ziemi, która mówi, że ptaki po prostu zdecydowały o tym, że nie wychowają odpowiedniej liczby młodych, no i niestety postanowiły pozbyć się nadbagażu i ten młody ptak, niestety, który się nie rozwinął, nie wykluł, nie miał szans na rozwój, po prostu został wyrzucony z gniazda. Tak się niestety dzieje, że jeżyki, podobnie zresztą jak bociany, podejmują takie decyzje. Tutaj to jajko już odłożę, niech mrówki robią z nim co trzeba, bo w przyrodzie nic nie ginie i wszystko ma swoje miejsce. Nawet takie wyrzucone jajko, które wydawałoby się nie będzie z niego w ogóle pożytku. Tutaj, jak widać, mrówki zrobią z nim co trzeba i same będą miały co jeść. To jest sieradzki rynek. Sieradz, miasto o przebogatej historii, to właśnie tutaj w roku 1432 odbył się Sejm. Wielokrotnie przebywał król Władysław Jagiełło. Łódź wtedy mogła tylko sobie pomarzyć o takim statusie, jakim cieszył się Sieradz. Ale co nas tutaj dzisiaj do Sieradza zwabiło? Ano właśnie, zwabiły nas jeżyki. A to właśnie dlatego, że Sieradz jest jednym z tych miast w województwie łódzkim, które postanowiło tym przesympatycznym ptakom pomagać. Wcześniej takie akcje miały miejsce w Poddębicach i w Kutnie, ale tamto odbyło się po proteście organizacji ekologicznych. Natomiast w Sieradzu to Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z własnej inicjatywy postanowiła tym ptakom pomagać. Właśnie idę do Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby porozmawiać z panią prezes o właśnie tej inicjatywie pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom jeżykom. Z czym pani kojarzy się jeżyk? Czym jest dla pani jeżyk? Pierzastym przyjacielem, współuczestnikiem tego samego ekosystemu. Kimś, kto współżyje z nami w tym samym przestrzeni. A kiedy pierwszy raz pani usłyszała o tym ptaku?
Znaczy, słyszałam o nim dawno, natomiast skojarzyłam go z pewnymi rzeczami związanymi z ochroną dopiero po wejściu w życie ustawy o ochronie, z tym z wskazaniem na ten gatunek. Wtedy zaczęłam się bardziej interesować, co on dla ludzi robi, co oznacza jego obecność w naszym ekosystemie. I wydaje mi się, że jest to wyjątkowy przyjaciel człowieka, tak? Bo choćby z uwagi na pracowitość związaną ze zjadaniem owadów, w tym komarów, które nas nie najbardziej kochają, no jest to znakomite sprzymierzenie w środowisku. I czy wtedy pani właśnie przyszło na myśl, żeby po prostu zrobić jakąś akcję pomocy tym ptakom? Myślę, że nie będę się kreowała na wielkiego przyjaciela jeżyków, tylko powiem, że akcję pomocy wymusiła ustawa, która nakłada na nas pewne obowiązki i jedno szczęście, że taka ustawa istnieje, bo tak na co dzień przy zapędzeniu trudno nam czasami popatrzeć na ten ekosystem wokół i wiedzieć, co możemy stracić, jeżeli nie będziemy się zachowywać zgodnie z pewnymi wskazaniami. A stara prawda mówi, że pożyczyliśmy świat od naszych wnuków czy prawnuków i powinniśmy im go oddać. Chciałabym, żeby moje wnuki i prawnuki jeżyki także widziały. Stąd w Sieradzu od 2005 roku przy termomodernizacjach wcześniej były to opinie konserwatora przyrody, a od 2011 roku są już ekspertyzy ornitologiczne i pełne wskazania, analiza, ile tych ptaków występuje. To nie tylko jeżyk, bo jest kilka gatunków chronionych na terenie Sieradza. To jest wróbel, to jest kawka, gołąb i jaskółka oknówka. Wszystkie te gatunki, ale najliczniejszym jest zdecydowanie jeżyk. I chcę tutaj powiedzieć, że te ekspertyzy dopiero tak naprawdę pokazały nam, że Sierac jest jednym z największych skupisk jeżyka w Polsce. A jaki jest efekt ogólnie tej całej waszej akcji? Weszliśmy w program z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska po to, żeby zainicjować właśnie jakąś szerszą wiedzę na ten temat. Myślę, że najlepszym adresatem są dzieci. Oni zawsze najbardziej zapamiętują, najbardziej chwytają pewne idee. Stąd też nie tylko szkoły, ale dla mnie przedszkola, bardzo ważne miejsce, w którym powinniśmy pewnie pokazać, jak wygląda budka jeżyka, jaką on pełni rolę. No i o wszystkich innych ptaszkach także trochę powiedzieć. Termomodernizację i ochronę ptaków da się pogodzić? No bezwzględnie tak. Cieszy mnie to, że mieszkańcy byli na tyle wrażliwi, że sami zwracali na to uwagę, a myślę, że nam wykonującym te prace i przygotowującym ten element inwestycji daje to poczucie spokoju i dobrze spełnionego obowiązku. Czyli możemy być przeświadczeni, że na pewno nie przyczyniliśmy się do tego, żeby ten element naszego ekosystemu zaczął nieco kuleć. Znajdujemy się na jednym z sieradzkich osiedli. Za mną właśnie remontowany jest jeden z bloków, który był zamieszkiwany przez jeżyki. No i jak się okazuje, dalej będzie przez te ptaki zamieszkiwany, ponieważ tam na tym bloku będą zainstalowane budki dla jeżyków. Właśnie mam tutaj ze sobą budkę lęgową dla jeżyka. Dlaczego warto wspomnieć o niej? Ano właśnie dlatego, że jest to specjalny model budki. Nie może to być taka budka jak na przykład budka dla szpaków, która jest powszechnie wszystkim znana, której wygląd chyba zna każde dziecko w przedszkolu. Natomiast jeżeli chodzi o budkę dla jeżyka, jest to taki specjalny model. Proszę zobaczyć, jest ona podłużna taka, tak? Ona ma wymiary mniej więcej tutaj długości około 35 cm, głębokości około 20 cm, no i mniej więcej wysokość też tak w granicach 15-18 cm, a wszystko po to, żeby ptak tam mógł się doskonale zmieścić. Oprócz tego budka ma owalny otwór o wymiarach mniej więcej 3,5 na 6,5 cm. To wszystko sprawia, że ona jest dostosowana tylko i wyłącznie dla jeżyków i zabezpiecza przed ewentualnym gniazdowaniem innych niepożądanych, dajmy na to, gatunków ptaków. Oprócz tego ta budka się otwiera. No, proszę zobaczyć, tutaj widać wnętrze tej budki. Ona właśnie tutaj w środku wchodzi jeżyk i buduje swoją niewielką kolebkę gniazdową. Wydaje się, że to jest bardzo niewielka przestrzeń, ale jeżykom w zupełności wystarcza do tego, żeby one mogły sobie spokojnie przeżyć i cały cykl życiowy w tej budce przeprowadzić.
Radek zajmował się montażem właśnie, tutaj sięgnę, budek lęgowych dla jeżyków. Powiedz Radku, jak wygląda montaż takiej budki? Co trzeba zrobić, żeby ją zamontować na budynku, żeby było to w miarę stabilne? Tak, jeśli chodzi o taki montaż tych budek, nie ma żadnej filozofii. Zawsze po zakończeniu prac związanych z odnowieniem elewacji montujemy je do ściany. Głównie to polega na zamontowaniu tej budki na czterech kołkach. Tutaj dajemy, tutaj dajemy właśnie dwa kołeczki, tu i tu. I po prostu to jest po prostu cała filozofia, także no problemu nie ma żadnego z tym. A, i to jest stabilne w miarę? Tak, tak, trzyma się, także my to już montujemy od kilku lat, także mamy to sprawdzoną metodę, także... Ile lat taka budka może wytrzymać? No chyba to raczej to nie jest tak określone, no to 10 lat więcej nawet tutaj. Aha, czyli ile drewno pozwoli, dokładnie, tyle jest. Dokładnie, tak, tak. Tyle tak. jest. I tutaj cztery kołki, jakie duże kołki? Tak, i powiedzmy, to zależy od grubości styropianu, no ale powiedzmy tak gdzieś na długość, no tak, tak zwane dwusetki. Dwusetki. I co, ciężko jest taką budkę? Jakbym taki ja, zwykły Kowalski, na swoim domu chciał zainstalować, to nie ma problemu. Nie, nie. Nie ma. Wiertarka, po prostu kołaczek, to wszystko. Wiertarka, i wbijamy. I drabina. I drabinka, oczywiście, oczywiście. Czyli nie ma żadnej filozofii, żeby pomagać ptakom. Nie ma. Wieszanie budek lęgowych dla jeżyków to tylko jedna z form pomocy tym ptakom, jaka została zastosowana przez sieradzką spółdzielnię mieszkaniową. Otóż zachowano tutaj także otwory znajdujące się w stropodachach, a wcześniej zamieszkiwane przez jeżyki. Jesteśmy na najwyższym punkcie w Sieradzu. Na takiej wysokości jeżyki czują się najlepiej. Jednak to nie są jedyni mieszkańcy zasobów zarządzanych przez sieradzką spółdzielnię mieszkaniową. Można tutaj spotkać także wróbla, podobnego do niego mazurka, kosa, szpaka, grzywacza oraz wiele, wiele innych gatunków ptaków. Jak widać, naprawdę bardzo duża różnorodność. Jednak nie byłoby możliwe zachowanie tej różnorodności, gdyby nie podjęte przez władze sieradzkiej spółdzielni mieszkaniowej działania oraz dostrzeżenie tego problemu. Zapraszamy na rejs dwupokładowym statkiem wycieczkowym Ada w Ostrowie Warckim. W sobotę i niedzielę co 2 godziny od 12 do 20, a od poniedziałku do piątku o 17 i 19. Przyjmujemy również zlecenia grupowe na wycieczki, spotkania firmowe, integracyjne i tym podobne. Po wcześniejszym uzgodnieniu zapewniamy catering. Zgłoszenia pod numerem telefonu 509 402 304. Zapraszamy także do wypożyczalni sprzętu wodnego w Marinie w Ostrowie Warckim. Podstawowy rejs dwupokładowym statkiem wycieczkowym Ada trwa 40 minut. Zapraszamy, naprawdę warto. Witam, jest ze mną pan Roman Adamski, kierownik oddziału Banku Spółdzielczego w Sieradzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, jaka jest aktualna oferta Banku Spółdzielczego w Sieradzu? Bank Spółdzielczy w Sieradzu prowadzi działalność bankową w takim samym zakresie jak inne banki komercyjne. Oferuje między innymi prowadzenie rachunków bankowych, zakładanie lokat,
udzielanie kredytów. Oferta Banku Spółdzielczego w Sieradzu skierowana jest zarówno dla sektora rolniczego, pozarolniczego, jak i dla osób fizycznych. Wiele osób nie wie, że w ostatnich latach dużo się zmieniło w bankach spółdzielczych i aktualnie z powodzeniem mogą one konkurować z bankami komercyjnymi. Ostatnio słyszałem o kredycie promocyjnym na piątkę z plusem. Nazwa wskazuje, że to musi być naprawdę dobra oferta. Tak, faktycznie. W ostatnim czasie wprowadziliśmy nową ofertę bankową. Jest to promocyjny kredyt gotówkowy na piątkę z plusem. Na piątkę, dlatego że oprocentowanie tego kredytu wynosi tylko 5,5% w całym okresie kredytowania. Kredyt gotówkowy na piątkę z plusem przeznaczony jest na dowolny cel. Można nim spełnić swoje marzenia, między innymi sfinansować zbliżające się wakacje, czy spełnić jakieś cele remontowe. Kredyt promocyjny na piątkę z plusem nie ma prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu. A plus dlatego, że jest to aktualnie najlepsza oferta kredytu gotówkowego na rynku bankowym. Dlaczego warto wybrać ofertę Banku Spółdzielczego w Sieradzu? Banki spółdzielcze są ostatnimi bankami, które posiadają wyłącznie kapitał polski. Bank spółdzielczy w Sieradzu posiada szybkość i elastyczność w podejmowaniu decyzji oraz podchodzi indywidualnie do każdego klienta. W umowach zawieranych z bankiem spółdzielczym w Sieradzu nie ma zawartych żadnych tak zwanych haczyków czy ukrytych kosztów. Nie ma żadnych zapisów tak zwanym drobnym druczkiem. Bank spółdzielczy w Sieradzu działa na rynku lokalnym, ale ma dużo placówek na tym terenie. Zapraszamy Państwa do placówek Banku Spółdzielczego w Sieradzu w celu skorzystania z jego oferty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bank spółdzielczy z siedzibą w Sieradzu przy ulicy Zamkowej 2 zaprasza. Proponujemy najlepsze z możliwych na rynku oferty dla seniorów i rolników. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy senior. Rachunek przeznaczony dla osób fizycznych powyżej 60 roku życia. Opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku senior. Otwarcie rachunku 0 zł. Prowadzenie rachunku 3 zł miesięcznie. Płaty gotówkowe na rachunki bankowe Banku Spółdzielczego bez prowizji. Wypłaty gotówkowe z rachunku bankowego bez prowizji. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może być przeniesiony w formie elektronicznej z banku dotychczasowego do nowego banku na pisemny wniosek klienta złożony w nowym banku. Przedmiotem przeniesienia może być ROR oraz inne usługi płatnicze świadczone w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Kredyt AgroGrunt. Okres kredytowania do 24 miesięcy. 1000 zł na 1 hektar użytków rolnych. Wysokość rozliczenia środków 0%. Kredyt AgroGrunt BIS. Okres kredytowania do 24 miesięcy. 2000 zł na 1 hektar użytków rolnych. Wysokość rozliczenia środków 50%. Bank spółdzielczy w Sieradzu zaprasza. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Telefon 43 822 39 56. Firma handlowo-usługowa Bogart, sklep jubilerski przy Alei Pokoju 11C w Sieradzu. Zapraszamy Państwa do zakupów złotej biżuterii z najnowszej kolekcji 2015 w promocyjnych cenach. Oferta obejmuje m.in. łańcuszki, medaliki, krzyżyki, celebrytki, kolczyki oraz inne wyroby ze złota. Dodatkowo otrzymają Państwo w prezencie gustowne opakowanie. W naszej firmie jako jedynej w mieście wykonujemy na życzenie klientów ekspresową naprawę biżuterii złotej i srebrnej w ciągu 15 minut. Prowadzimy skup złota wszystkich prób oraz skup srebra. Jesteśmy producentem obrączek ślubnych, które wykonujemy w różnych zestawieniach kolorystycznych, szerokościach i wzorach. Napisy wewnątrz obrączek grawerujemy dla naszych klientów w prezencie, dodając kartę rabatową z bonifikatą na zakup obrączek oraz okolicznościowe etui dla młodej pary gratis. Przygotowaliśmy wiosenną ofertę dla pań pod hasłem Kup coś nowego, pozbywając się starego. Dotyczy wymiany biżuterii używanej, uszkodzonej lub zniszczonej na nową, modną z nowych kolekcji włoskich w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 17.00, a także w sobotę od 9.30 do 13.00. Serwis i naprawa okien drewnianych i PCV, Sieradz, ulica POW 60 oraz ulica Bohaterów Września 1i. Masz problem z oknem? Zadzwoń 601 91 84 39.
lub 43 827 50 96. Regulujemy i konserwujemy okna, naprawiamy i wymieniamy okucia, wymieniamy uszczelki w oknach drewnianych, zakładamy osłonki na okucia Roto, wymieniamy klamki i klamki z kluczykiem, wymieniamy również pakiety szybowe w oknach drewnianych i PCV. Terminy ustalane są indywidualnie. Serwis i naprawa okien drewnianych i PCV przy ulicy POW 60 i Bohaterów Września 1i. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. We'll be right back.